Proszę Państwa, chciałbym Was serdecznie powitać na kolejnej wystawie. To już jest 31. wystawa w naszej galerii. Chciałbym powitać serdecznie, mamy gościa wyjątkowego, parę razy u nas był, ale nie powiem, że zbyt często, pana Jarosława Piętę, posła naszej zagłębiowskiej ziemi. Brawo. Chciałbym serdecznie powitać Nestora fotografii tutaj, no w zasadzie trzeba powiedzieć polskiej, Romana Borkowskiego z Będzina, który od czasu do czasu przyjeżdża do nas, a przyjechał tym razem z synem swoim, też świetnym fotografem. Witam przedstawiciela lekarzy, jednego z lepszych fotografów, zdobywcy nagród na konkursach organizowanych przez Izbę Lekarską, pana doktora Służałka. Witam prezesa okręgu górskiego, tego takiego przystojniaka, co tam jest, Zbyszka, bo wsiadłem. Chodź tu, Zbysiu, do nas, chodź. W końcu jak gdyby twoja do pewnej się uczennica. Witam członka zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, pana Antoniego Krajsa. Witam zacnych członków SMF-u, czyli Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu. No i oczywiście sympatyków naszej galerii. Ja przepraszam, jeśli kogoś pominąłem, to zważcie to, że już taki młody nie jestem i pamięć mnie lekko zawodzi. Chciałbym przedstawić twórczynię, tak to się mówi po polsku? Twórczynię, tak? Byszek? Po polskiemu dobrze? Artystkę. Która wykonała te przepiękne prace z Islandii. Oczywiście często się zdarza, że w dzisiejszych czasach często pokazują różnego rodzaju migawki z Islandii, kraju mnie osobiście bardzo, bardzo bliskiego, ponieważ tam mieszka mój syn, wnukowie, i przepiękna prawnuczka, do mnie podobna oczywiście. Tak, no i bardzo ucieszyłem się, jak się dowiedziałem, że Ola jedzie do Islandii i będzie robiła zdjęcia. Oczywiście poprosiłem ją, że jak wróci, to chciałbym bardzo ją prosić, żeby wystawa tutaj była. Tak się złożyło, że dwa tygodnie, czy tam dwa i pół tygodnia wcześniej w Islandii był mój syn Jasiek, którego tam wszyscy znacie, ten taki drwal norweski. Taki drwal, on tam był i praktycznie nie miał ani jednego dnia słońca. Zdjęcia też przesyłał. Proszę? Zdjęcia też przesyłał. To przesyłał w kapturze otulony, taki z zimna nieprawdopodobnie. No oczywiście zrobił zdjęcia takie, jakie w tych warunkach można było zrobić. No nastrojowe dokumentujące Islandię w tak fatalnych warunkach. Ale Ola, kobieta, szczęściara, pojechała dwa tygodnie później i całe dwa i pół tygodnia słońce. W związku z tym zrobiła przepiękne zdjęcia. Powiem tak, ja biję się w piersi, nie byłem jeszcze w Islandii, choć tam syn mieszka ponad 20 lat, ale być może w przyszłym roku pojadę. Z uwagi na zdrowie, na kolana, no za bardzo nie mogę chodzić, ale być może się zmotywuję i pojadę. Ale mnie odwiedzają tutaj praktycznie co roku, najpóźniej co dwa lata, także z ojcem kontakt jest. Ja, jak zobaczyłem te zdjęcia, to jest coś księżycowego dla mnie, coś nieprawdopodobnie pięknego.
Chociaż Islandię z filmów innych znam, Islandię kolorową. I ja sobie wyobrażam w tych czarno-białych zdjęciach kolor, bo mam jakąś tam wyobraźnię. I w sumie być może nawet lepiej, że one powstały w wersji czarno-białej, ponieważ jak gdyby podkreślają tą surowość tego klimatu, surowość krajobrazu. No i nie ma akurat tutaj części, która dotyczyłaby ludzi, którzy są też bardzo tacy surowi. Ja jeszcze raz Ci, Olu, bardzo dziękuję za te wspaniałe zdjęcia i chciałbym, żeby parę słów usłyszeć od Ciebie, jak te zdjęcia powstały, a potem poproszę Zbyszka i naszego przyjaciela Antoniego Krajca, żeby też parę słów powiedział, jak odbiera właśnie taką wystawę. Burleszko, może oklaski? No jasne! Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować panu Jerzemu za to wielkie zaufanie. Od kiedy winam? Jurkowi za to ogromne zaufanie, którym mnie obdarzył, zapraszając do tej wystawy, zanim jeszcze zobaczył zdjęcia, nie wiedział co powstanie. Jest to tak magiczne miejsce, Galeria Państwa Łakomskich, które cyklicznie zrzesza wspaniałych ludzi, przyjaciół tutaj i jest to wspaniałe miejsce. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję panu Zbigniewowi Podsiadło za to, że przekonał mnie, że warto zdjęcia swoje pokazywać, bo do tej pory... Ja też pan. za to, że przekonał mnie do tego, żeby te zdjęcia jednak pokazywać. No cóż, Islandia, jedno z moich marzeń, które od wielu lat było gdzieś tam na liście, ciągle odkładane, ciągle było nie po drodze. Zdarzyło się tak, że znalazłam trzy wspaniałe osoby, które towarzyszyły mi w tym wyjeździe. Jedna gdzieś się tam chowa, Jacek. Bardzo serdecznie dziękuję, że wytrzymaliście tam ze mną 2,5 tygodnia, objeżdżając całą Islandię i 2 razy przez interior, mieszkając w namiocie. Troszeczkę opóźniałam ten objazd, ponieważ oczywiście chciałam się w ładnych miejscach zatrzymywać troszeczkę na dłużej. Czemu te zdjęcia są czarno-białe? Pozostałam jednak wierna mojemu wyobrażeniu, takie jakie było, z jakim jechałam do Islandii, że jednak jest to bardzo surowy kraj. Jednak to, co zobaczyłam przyjeżdżając tam, sprawiło mnie w osłupienie o tyle, że barw i kolorów było tak wiele, że wydała mi się wręcz nawet kiczowata. Może kiedyś, bo planuję oczywiście jeszcze raz pojechać do Islandii, może kiedyś uzbieram na tyle zdjęć kolorowych, żeby się ładnie ze sobą komponowały, jednak tutaj zdecydowałam się, żeby ją pokazać w czerni i bieli. Także mam nadzieję, że Państwu mój sposób widzenia Islandii się spodoba, bo jest to miejsce magiczne i na pewno dla osób fotografujących no niewyczerpana kopalnia widoków, wrażeń. Żeby nie zapomnieć. Proszę Państwa, widzicie tutaj zdjęcia z nadmorza i tam są plaże czarne, także to nie jest przez pomyłkę zrobione, tylko lód jest tam wyrzucony przez ocean, ale plaże są koloru czarnego, także tu nie ma zapałszywania żadnego. Słuchajcie, Zbysiu. Proszę. Ach, moi drodzy, tak się układa w ostatnim czasie, że jest moda na Islandię. Abstrahując od dzisiejszej wystawy, ale ta wystawa akurat się bardzo pozytywnie wpisuje, ja uważam, w tą całą sytuację związaną z Islandią. Otóż, pamiętacie, na Photo Art Festiwalu pierwszym był Halvarsson, później było jeszcze dwóch twórców, wybitnych fotografików z Islandii. W tej chwili skończył się 2 miesiące temu Warszawski Festiwal Fotografii, gdzie motywem przewodnim była Islandia. I mieliśmy zdjęcia, jedna wystawa należała do Islandczyków i były to pejzaż widziany im ich oczami. Oczyma, natomiast druga wystawa była wystawa polskich twórców, którzy tak się złożyło, że w ostatnich 2 latach wielu fotografików odwiedziło wystawę. I mieliśmy oczywiście na wystawie zdjęcia Marcina Jastrzębskiego, były zdjęcia
Joli Rycerskiej, pamiętacie, bo one w Katowicach, część z nich również była w galerii. Mieliśmy jeszcze zdjęcia Krzysia Zająca z Okręgu Świętokrzyskiego. I ponieważ ta wystawa już miała swój kształt, bo ja bardzo chciałem, żeby dołączono właśnie kilka zdjęć Oli do tej ekspozycji, ale ponieważ wystawa już była zapięta, już katalog ułożony, więc jak gdyby nie dało się. A szkoda, dlatego że te zdjęcia mają wyraźną swoją wagę i to, co Ola powiedziała, że bywa o dużo kolorów. W pewnych miesiącach Islandia kwitnie. Natomiast tak normalnie, to co zobaczył Janek Łakomski tam, normalnie Islandia jest ciemna, szara, ona taka jest, taka bywa. Natomiast tutaj uzyskała Ola taki piękny, wspaniały klimat, właśnie jak powiedział Jurek, że w pewnych zdjęciach wyczuwalny jest jak gdyby księżycowy charakter. Trochę taka Islandia jest i ja myślę, że stąd ta konwencja dobrana czarno-białych prac i te prace, wybrała te prace Ola, które uważała, że się do tego nadają. Zresztą tych zdjęć, bardzo dobrych zdjęć, ona ma mnóstwo. Ja myślę, że kiedyś jak przyjdzie czas, żeby zrobić taką dużą wystawę o Islandii, Oli, to wówczas wybierzemy te zdjęcia, których tu nie ma, które są bardzo dobre, które po prostu nie pasowały do układu albo nie mieściły się tutaj w tej konwencji. Chcę powiedzieć, że na tej warszawskiej jeszcze wystawie fotografii była słynna Spacey i był Peter Thompson. To jest dwie wybitne postacie fotografii islandzkiej i oni zaszczycili ten nasz warszawski festiwal fotografii też swoją obecnością. Co rzadko się zdarza, bo Peter Thompson rzadko wyjeżdża w ogóle z Islandii. Mówi, że najlepiej się czuje tam, gdzie nie ma za dużo słońca. Islandia oczywiście leży w tym kręgu, że czasem jest bardzo... I to bardzo długo jest ciemno, później jest widno, jak wiem, za kołem podbiegunowym. Co do Oli, słuchajcie, Ola przyszła nie tak dawno, kilka lat. Ile już jesteś SMF-ie, Olu? Cztery? Trzy? Trzy lata. I już po pierwszym roku zawsze przyznajemy taką nagrodę dla najlepszego debiutanta. Oczywiście nie było dwóch zdań, Ola tą nagrodę w cuglach wzięła, dlatego że oprócz tego, że ma talent, to Ola jeszcze ma taki zmysł obserwacji. Tak jak powiedziała, ja jeszcze tam pojadę, jeszcze widocznie czuję niedosyt, a to jest bardzo dobre dla każdego artysty, również dla fotografa. Wydaje nam się, że jest wszystko ok, ale ona tam była, wie, że pewne rzeczy można by jeszcze zrobić, albo w pewnych miejscach jeszcze raz być, żeby pewne historie poprawić. Ja bardzo się cieszę, że ta wystawa zaistniała tu i że to jest jej premiera, dlatego że... Każdy twórca, uważam, powinien wystartować w swoim mieście, gdzie są przyjaciele, gdzie są ludzie, gdzie wreszcie może rodzina zobaczyć. To są wydatki, to nasze hobby, aparat, obiektywy, wszystko się z tym łączy. I żeby wszyscy bliscy wiedzieli, że to nie idzie na marne, że są piękne owoce tych wypraw w postaci takich zdjęć. Ja Ci serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że to jest nie ostatnia wystawa. Jeszcze parę słów, ponieważ jesteśmy na ziemi śląsko-zagłębiowskiej czy zagłębiowsko-śląskiej, w związku z tym myślę, że dobrze byłoby, jakby Ty przedstawiciel naszego okręgu. Ja tylko parę słów. Ja zresztą też miał tę wystawę. Boże pozdrowienia od Związku Polskich Artystów Fotografii Kurskiego Okręgu Śląskiego, który zresztą udzielił patronatowi tejże galerii. Jest to dosyć istotne, jako że jak Państwo sami wiecie, jako bywalcy, że tutaj nie ma złych wystaw. I tak założyliśmy, dając patronat tej galerii, że nie będzie złych wystaw i na razie się nie udało wystawić jeszcze nic słabego. Ja nie chcę za długo Państwa zanudzać, ja tylko powiem jedną rzecz a propos tych zdjęć. Proszę Państwa, w tej chwili jest taki trend bardzo dziwny, szczególnie wśród młodych fotografów, że fotografuje się, przede wszystkim wszyscy mówią, najważniejsze jest człowiek. Przede wszystkim fotografuje się, robi się kreacje, robi się bardzo dziwne rzeczy. Fotografia uliczna, streetowa, jak to nazwać. Natomiast o jednej rzeczy się zapomina, że fotografia w zasadzie, i tu chyba się zresztą ze mną zgodzi, bo on jest przedstawicielem właściwie tego nurtu. Fotografia zaczęła się od fotografowania widoków, jeśli ktoś gdzieś jechał i te widoki przywoził. Przychodził, żeby pokazać komuś, kto tam nie był. Czyli ogólnie mówiąc, bardzo szeroko pojęta fotografia pejzażowa jest bardzo w odwrocie.
Ja wiem, że są pasjonaci, którzy taką fotografią żyją. Fotografia zresztą Szyszka, to trudno ją nazwać tak do końca fotografią pejzażową, ale to się chyba mieści w tym nurcie. Pamiętacie Państwo, że w zasadzie wszystkie takie międzyludzkie rozmowy, stosunki wśród ludzi posiadających aparaty, to one się zadziergują, te przyjaźnie, przy stoliku, przy kawie i przy oglądaniu zdjęć z podróży. Jeden jedzie do Meksyku, drugi jedzie do Islandii, trzeci jedzie do Zakopanego, przywożą zdjęcia, oglądamy te zdjęcia, porównujemy te widoki i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Dlatego ja zawsze przy takich okolicznościach mówię, pamiętajcie Państwo, bierzcie wszędzie aparaty i fotografujcie te widoki, bo ja nie byłem w Islandii, nie wiem czy będę, ale przy okazji tej wystawy jestem w stanie zobaczyć i zgodzić się z tym, że tam jest ładnie. Gdybym tego nie widział, to się nie zgodzę, bo tam nie było. Jeszcze raz gratulacje autorce. No i jeśli chodzi o te śląsko-dąbrowskie relacje, to ja jeszcze raz podkreślam, że znajdujemy się tutaj w stolicy polskiej fotografii. Sosnowiec jest stolicą, bo tu jest najwięcej fotografów. Proszę Państwa, co powiedział rdzenny Ślązak? Kochani, jeszcze dwa słowa a propos, pozwolę sobie powiedzieć tego, co bardzo ładnie zaznaczył Antoś, jeżeli chodzi o fotografię pejzażową, krajobrazową, jakbyśmy to nie nazwali. Otóż pamiętamy wszystkie awangardy, wszystkie nurty, fotografię konceptualną, postkonceptualną. Były takie lata, kiedy gnębiono wręcz, wyśmiewano się z fotografii pejzażowej. A na tej bazie między innymi Paweł Pierwszyński przestał, nie dokończywszy kadencji, być prezesem SPAF-u, dlatego że obrażano go ze wszystkich stron. Po latach doświadczeń widzimy, że wiele z tych awangardowych dróg, ścieżek było ślepych. Nie ma ludzi, nie zaistnieli, był to jak gdyby wytrych, prawda? Każdy chciał być awangardowy, natomiast tak naprawdę liczą się treści, które niesie fotografia. I co autor nam chce przekazać, o właśnie poprzez fotografię, czy o tej ziemi, czy o innej. Fotografia pejzażowa obroniła się, ona ma inny wymiar, inaczej już dziś fotografujemy, natomiast jej znaczenie w historii fotografii, w ogóle światowej, uważam, że wzrasta. Dlatego nie bójcie się fotografować, nie bójcie się używać fotografii pejzażowej w tym dorobku, ale jednocześnie musicie uważać, że bardzo dużo już powiedziano w tej fotografii i żeby być oryginalnym, to musi być naprawdę osobista fotografia. Taka między innymi, jaką Ola nam dziś tutaj prezentuje. Proszę Państwa, ja tutaj usłyszałem od Oli, że zaprosił nas też pan dyrektor muzeum, pan Paweł Dusza. Co prawda go nie widzę. Jest. Zakrystia. No to księdze proboszczu, czy mogę tutaj księdza proboszcza bliżej? Ja jestem prywatny dzisiaj. A, prywatny. Dobrze. No Oli przyszedł prywatny. Dobrze. Ale podsłucham. Proszę Państwa. Ja myślę, że pochwały, które tutaj Ola usłyszała, to są sprawiedliwe pochwały, jej należne i myślę, że spowoduje to, że będzie się rozwijała w postępie geometrycznym, nie? Geometrycznym, tak? Nie wiem, czy to się da przełożyć na sztukę, ale znaczy szybko. No szybko, tak. To będzie, znaczy szybko. O, ale ja chciałem tak ładnie powiedzieć. Pięknie to ci wyszło. No właśnie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jeśli zechcecie się wpisać do księgi pamiątkowej, na pewno artystce, twórczyni będzie miło i pana posła bym prosił też, żeby zechciał wpisać też, to mogą być peany pochwalne. To się nie wpisze, tak, posiłek. Tak. No i zapraszam wszystkich do poczęstunku, który osobiście Ola przez całą noc zrobiła. Nie, to właśnie podziękowania tutaj dla Jurka i dla mojej mamy, która przygotowała ten posiłek. Ja tu nic nie robiłem. Ja tylko trochę pokroiłem, ale nic nie robiłem. I z mojej strony bardzo, bardzo Państwu wszystkim serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie. Jest to dla mnie bardzo ważne. Jestem wzruszona. Dziękuję.